Na gamingowe aktualności w czasie misji eSport zaprasza sponsor HP, producent sprzętu komputerowego i akcesoriów dla graczy pod marką Omen by HP. Na ekranie za moment wyniki oraz aktualna tabela po pierwszej kolejce. Były niespodzianki, na pewno dowiedzieliśmy się, że żadna drużyna nie może być nazwana takim stuprocentowym faworytem. Nikt nie zdobył kompletu punktów. Gdybyś miał zakończyć ten sezon na piątym miejscu, to byłbyś zadowolony? Nie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dzisiaj słyszałem, że plan minimum to w ogóle wygrać Mistrzostwo Polski. Nawet sobie więcej powiedzieliśmy dzisiaj w audycji, że Major nas interesuje. Oczywiście to są takie przechwałki, tak, ale każdą bardziej... lokalizację. Dokładnie. Mamy wpisane w umowie, to też poruszyłem oczywiście, że jak nie wygrają chłopaki, no to kary ogromne finansowe ich czekają. Natomiast bardziej niż na sytuację w tabeli patrzyłbym na ich zaangażowanie i ich grę, tak? To jest coś, co mnie bardziej interesuje. No zobaczymy, jak będą grać, tak? To jest dla mnie najistotniejsze. Może kilka słów o ESL Mistrzostwach Polski. To najstarszy, najważniejszy turniej Counter-Strike'a w Polsce. Rywalizują tam te najlepsze drużyny CS-a, które można spotkać nad Wisłą. Na pewno zwracamy uwagę na dwie drużyny szczególnie. Z jednej strony Virtus Pro, które przez długie, długie lata w ogóle nie rywalizowało na polskiej scenie, bo nie musiało, walczyło o te najważniejsze trofea. Teraz wrócili na polskie podwórko i mimo tego, że są drużyną, która jest najwyżej w rankingach HLTV, to jest taki ranking pokazujący, gdzie dana polska drużyna się plasuje na tle drużyn zagranicznych, no to nie można powiedzieć, żeby to była dla nich łatwa przeprawa. Powiedz mi, czy ty spodziewasz się, że finalnie to właśnie Virtus Pro sięgnie po ten tytuł? Czy może Luminar Gaming, zwycięzcy Games Clash Masters, a może Aristokracji, jedyna polska drużyna, która występuje w Prolidze? Ja bym się tutaj skupił wokół tych trzech drużyn, Luminar Gaming, Aristokracji i Virtus Pro, ale nie brałbym pod uwagę tego, że teraz gdzieś mogą występować jakieś problemy, bo przypomnijmy sobie, co było sezon temu. Virtusi tak naprawdę rzutem na taśmę dostali się do Katowic i zastanawialiśmy się, w jakiej formie wystąpią właśnie na finałach ESL Mistrzostw Polski. Pokazało się, że bardzo dobrze doszli do finału, gdzie przegrali z Aristokracji, a miesiąc później wygrali już turniej, swoją drogą pierwszy od 2017 roku. Virtus Pro... Arcy i Luminar, to na pewno na tych drużynach trzeba będzie się mocniej skupić, ale ja powiem jeszcze z innej strony. No oczywiście, Pimpix również, bo chłopaki mogą nie, pokazać. Nie, słyszałem uśmiech dookoła mnie, więc ja po prostu tylko podzieliłem się. Rozumiem. Ja się cieszę, że przede wszystkim z roku na rok robi się coraz ciekawiej. Wydaje mi się, że te Mistrzostwa Polski, Karmak, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, w zeszłym roku zeszła edycja ESL Mistrzostw Polski była taka przełomowa. Naprawdę masa topowych drużyn. Po raz pierwszy Virtus Pro wziął udział w tych rozgrywkach i faktycznie wtedy wyłanialiśmy top 1. I masa też widzów na różnych platformach streamingowych. Oglądało się to niesamowicie i widać, że ten poziom nie spada, a rośnie. Pojawia się coraz więcej topowych zespołów i robi się nam tak naprawdę fajna liga. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Obserwujemy pewien marazm na arenie międzynarodowej. Gdybyśmy przekreślili te ostatnie dwa tygodnie po Games Clash, no to w ogóle jest słabo, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. A jednocześnie na tym poziomie regionalnym e-sport staje się bardzo interesujący sam w sobie, czyli oglądamy polskie rozgrywki jeszcze 3-4 lata temu nie do pomyślenia i one są bardzo interesujące. Zgadzam się, ostatni turniej Mistrzostw Polski fantastyczny. Teraz zapowiada się to jeszcze ciekawiej. Pominęliśmy w ogóle AGO, przecież drużynę, która zdecydowała się zbudować skład od zera. Adwokaci, który reprezentował nas ostatnio z powodzeniem na Węgrzech, więc tych pretendentów jest bardzo dużo, ale dalej jest ten wniosek, co na tej arenie międzynarodowej. Znamy już grupę Aristokracji w Prolidze. Raz jeszcze powiem, Proliga, najważniejsza liga, ta, która jest zarządzana przez ESL. Zagramy z, i tutaj sprawdzian, będzie North, Astralis, Fnatic. No właśnie, panie Michale, pan jest ekspertem od sceny międzynarodowej. Tym wszystkim profesjonalnym graczom patrzyłeś w oczy nieraz. Jest jakaś nadzieja? Pomidor. A byłem pewien, że nadzieja jest zawsze. No słuchajcie, no Astralis w tej chwili w rankingu HLTV jest numerem jeden. Fnatic wygrali DreamHack Masters teraz w Malmö. Nie wiadomo, bo to w CS-ie czasem jest, że się wygrywa. North też wygrało w zeszłym roku DreamHack Masters, chyba w Sztokholmie, o ile dobrze pamiętam. Później nie wygrali niczego przez długie miesiące, ale to są te dwie drużyny, wydaje mi się, są na papierze poza zasięgiem. Dla Arcy z North można tam jeszcze podjąć walkę, myślę, bo są zespołem chyba
w przebudowie, no ale raczej o trzecie miejsce powinni walczyć w takim doborze zespołów. Rozgrywki. Ile drużyn z grupy wychodzi tam? Trzy. Tylko jedna odpada, druga i trzecia gra w tej drugiej rundzie o to, żeby zostać w turnieju. I właśnie do ciebie miałem, Rafał, kierować kolejne pytanie, ale najpierw jeszcze krótki intro do tego tematu. Proliga jest szalenie ważna, bo w tym momencie jest to jedyna liga, w której gra profesjonalna polska drużyna. Ta liga o największym znaczeniu, bo na ten moment przez to, że polskie drużyny gdzieś tam zajmują miejsca w drugiej, trzeciej, dziesiątce rankingu, muszą grać w eliminacjach do tych turniejów. Eliminacjach internetowych, przez które bardzo ciężko przebrnąć. Powiedz mi, Rafał, z perspektywy czasu tych dwóch lat, gdy ten skład wokół Taza, właściwie nie licząc odejścia Ritza, przyjścia Dychy, jest niezmienny. Ty widzisz i grając na nich, czujesz progres, czy jest tam jednak jakiś problem? Na pewno jest tam problem, bo mają, wydaje mi się, że dużo lepsze warunki od średnich polskich zespołów, a dalej mają kłopoty z nim. Tak patrząc nawet na wczorajszy mecz z Klint, no widać, że po prostu tam coś nie gra i tam muszą być pewne zgrzyty. Co do SL Pro League, wydaje mi się, że również mogą powalczyć z North, ale to może być po prostu nieudany epizod w tym SL Pro League w tym sezonie. Za chwilę wrócimy do Aristokracji. Puśćmy materiał, który jest już przygotowany. To jest turniej, o którym Michał przed chwilą mówił, czyli zespół Fnatic, jeden z najsłynniejszych, najbardziej szanowanych, prestiżowych zespołów na tej międzynarodowej scenie. Podjął bardzo trudną decyzję i to znowu nawiązuje do tych naszych rozmów, kto powinien decydować. Dwóch zawodników odchodzi i dwóch zawodników nawet nie tyle wchodzi, co po prostu wraca. Bardzo kontrowersyjna decyzja i nagle z dnia na dzień dosłownie wygrywają turniej. Jak to jest w tym Counter-Strike'u? Mówimy, najważniejsza jest stabilność, trzeba trenować w jednym składzie, trzeba się rozumieć, trzeba mieć taktyki i nagle dwóch gości, co prawda bardzo doświadczonych, bo to jest Flusha i Golden. Dokładnie, i Golden, wracają i dają zwycięstwo. O co tu chodzi? Znaczy, totalnie nie wierzyłem w ten skład. Gdy zobaczyłem go na papierze, że wraca Golden i Flusha, to stwierdziłem, to znowu nie wypali we Fnatic, ale po ostatnim turnieju w Malmo zobaczyłem, że przede wszystkim Golden przez ten czas, w którym miał przerwę, on zrobił ogromny progres indywidualny, bo z gracza średniego tak naprawdę on potrafił wejść na rampę na Zipnixa po stronie terrorystów i czyścić go po prostu tak naprawdę cały czas z przewagą dla Fnatic. Dlatego wydaje mi się, że Golden zrobił bardzo dużo progresu, a Brolan nie pokazał się z najlepszej strony tam, to znaczy grał po prostu średnio i jeszcze jakby Brolan się odpalił we Fnatic, to wydaje mi się, że potencjał na top 3 na każdym turnieju wyższej rangi w następnym roku, a nawet i w tym, ponieważ nawet i głowa już pracuje w tym momencie, tak? Gdy wygrywasz taki turniej i tak naprawdę wracasz na scenę z takim przytupem, no to już musi być tylko dobrze. Tylko, że może to być IG czy Fnatic? Fnatic, wydaje mi się. Fnatic, wydaje mi się. Bo jedni i drudzy wygrali teraz turniej w ostatnich tygodniach. Czy IG nie pokazało tego samego, co w Nowym Jorku to było? Bo byli przemęczeni po prostu. Tak, jestem ciekawy starcia tych obydwu drużyn, bo wydaje mi się, że to będzie spotkanie, na które będzie czekał tak naprawdę cały CS-owy świat. Ale to też ten powiew świeżości, ten może na miesiąc pewno. Taki miodowy, który mobilizuje do tego, żeby gdzieś tam się bardziej postarać. Też inne emocje na pewno są w takim przypadku z zawodnikach. Tylko akurat jeżeli chodzi o Flusha i Goldena, tutaj można powiedzieć o nie takim miesiącu miodowym, tylko że po powrocie jakimś separacji, tak? Gdzieś tutaj powrót, znowu są te same emocje, wchodzi się do tego samego domu i jest energia, żeby działać. Ja trzymam kciuki, liczę na to, że to będzie wyglądało u nich przez dłuższy czas niż miesiąc. Będzie jeszcze ciekawiej wtedy na samej topce. Zastanawiam się w ogóle, jak oni grali, bo poprzednim razem, około rok temu, chyba mieli podobny skład, w tym samym składzie grali i to nie wyglądało. Było 2 lata temu? No, czas mija. Oni chyba 2 lata temu w Katowicach AIM-a wygrali w tym składzie, o ile dobrze pamiętam. Panowie, to jest ten moment, gdy ci widzowie Onetu, którzy nie znają e-sportu, zastanawiają się, o czym oni tu w ogóle rozmawiają. Wynotowałem sobie nawet jednak jedno zdanie ze strony Rafała o Goldenie. Był w stanie wejść na rampę na Zipnixa i wyczyścić. Co to znaczyło, Filip? O której mapie mówimy? O Nuku. Mówimy o Nuku. Terrorystów było Fnatic. No mówimy po prostu o miejscówce, że jest w stanie wyczyścić przeciwnego zawodnika Zipnixa, chodzi tutaj o zawodnika Astralis, no żeby po prostu wyeliminować go bez zająknięcia, można powiedzieć o tak.
Gamingowych emocji w czasie misji eSport dostarczał sponsor HP, producent sprzętu komputerowego i akcesoriów dla graczy pod marką Omen by HP.